Hej, cześć! Najlepszym sposobem do zeskanowania twarzy jest technika fotogrametrii. Potrzebujemy serii zdjęć lub filmiku, odpowiedniego, często płatnego oprogramowania, odrobinę czasu oraz pewnych umiejętności. Możemy też skorzystać z darmowej aplikacji Live Link Face, wybrać w niej MetaHuman Animator. Jest ona wydana przez Epica, czyli twórcę silnika, ale jedynym minusem jest to, że działa tylko na iPhone. Wejdźmy do opcji i włączmy preview dev, aby zobaczyć, jak kamera głębi, którą iPhone posiada, mapuje naszą twarz. Jeżeli jakiś element jest czarny, np. nos lub czoło, to znaczy, że znajdujemy się zbyt blisko telefonu, ale nie odchodźmy też zbyt daleko, aby dokładność skanowania była wystarczająco dobra. Nagrajmy taki filmik. Popatrzmy nieco wyżej, aby oczy były otwarte szeroko, bo gdy są lekko przymknięte, wyglądamy na nieco starszych. Popatrzmy na wprost, później na prawo lub na lewo. Oba kierunki są potrzebne. Możemy też pokazać zęby, aby je zmapować, bo taka możliwość też jest dostępna. Dogam jeszcze jeden filmik, w którym będą losowe mimiki mojej twarzy. Potrzebujemy iPhone'a od 12 wzwyż. Nie może to być iPhone SE, tylko iPhone z pewnym numerem. One mają kamerę głębi, a Epic stwierdził, że ponieważ większość Amerykanów używa iPhone'a, to tylko obsługa iPhone'a działa. Przy okazji, na MACU nie działa MetaHuman, ale to nie jest istotne. Teraz, mając zainstalowany silnik, domyślnie nie mamy pluginu odpowiedzialnego za MetaHumana, ale możemy go znaleźć na rynku. Jest również wydawany przez producenta silnika, więc jest w pełni funkcjonalny. Ok, wybieramy MetaHuman plugin i dodajemy go do wersji naszego silnika. Jest to wersja eksperymentalna i co chwilę się zmienia, co czy rozwija się. Więc, jeżeli coś Wygląda nieco inaczej, na pewno ta opcja jest, tylko może być w innym miejscu, jeżeli używacie znacznie nowszego silnika niż jest tutaj na nagraniu. Ok, uruchamiamy teraz silnik. Nie, ja przyspieszę trochę nagranie. Wybieramy pusty projekt, pusty template z gieł, bo nie potrzebujemy żadnych mechanik, nic nie jest nam dodatkowego potrzebne. Ważne, abyśmy mieli telefon, iPhone'a podłączonego bez kabla. Wystarczy. Do lokalnej sieci przez Wi-Fi. OK, teraz musimy aktywować plugina w silniku. Włączamy więc plugin i cokolwiek zmienimy, tutaj akurat włączamy MetaHuman. Jeżeli przed chwilą zainstalowaliśmy go, to mamy zaznaczony, że jest New oraz eksperymentalny, no bo wciąż się rozwija. Dodawanie i odejmowanie pluginów wymaga restartu silnika, więc zróbmy to jak najszybciej. Teraz Czasem coś się jeszcze pojawia, więc też musimy włączyć jakieś opcje i najczęściej te opcje wymagają ponownego uruchomienia. Więc yy, myślę, że to jest już ostatnie uruchomienie silnika. Zacznijmy od tego, że skorzystamy z tego, co LifeLink zeskanował, czyli ta aplikacja. Wybieramy MetaHuman Animator i Capture Source, aby wykorzystać iPhone'a i z niego pobrać informacje. Nazywamy to jak chcemy. Przede wszystkim musimy znać numer IP telefonu jaki ma na lokalnej sieci, bo musimy się do niego jakoś dostać. Wybieramy, że skorzystamy właśnie z LiveLinka i właśnie do tej aplikacji LiveLink Face. Wpisujemy tutaj numer IP, czyli w moim przypadku jest taki, ale oczywiście wasz jest pewnie inny. Ok, zamykamy ten komponent i teraz możemy wejść do okienek, to znaczy do Windows, do Tools bardziej i znaleźć. Capture Manager, ponieważ on pokaże, jaka, op, jaki telefon, że ten telefon faktycznie jest dostępny pod tym numerem IP, więc wybieramy go. Mamy dwa nagrania, to pierwsze do skanowania i drugie. Możemy oczywiście nacisnąć Start Capture, i to jest to samo, co naciśnięcie w telefonie m, n, nagrywania, no ale już mamy nagrane sceny, więc nie musimy. ściągnijmy je, wybierzmy do kolejki i włączmy Import all. One zostaną bezpośrednio zapisane. To nie tylko jest filmik, to też jest y, informacja na temat kamery głębi i dodatkowe elementy, czyli to jest kilka plików, które są ściągane przez sieć bezpośrednio do silnika i w nim możemy je wykorzystać mając właśnie y, plugin MetaHuman. OK. Musimy chwilę poczekać, aż wszystko się ściągnie i przystosuje do działania w silniku. Jest to chwila. OK, y, po zakończeniu opcji. Wszystkiego możemy zamknąć już to okienko i zobaczymy, że pojawiło się kilka dodatkowych elementów. Okej, okay, możemy zamknąć. I co chwilę radzę zapisywać, żeby się nic nie straciło. Dobrze. Jest katalog z filmikami, ale możemy działać od razu, korzystając z tworzenia identyfikatora MetaHuman. Jest to to samo, co można zrobić przy pomocy fotogrametrii, ale tutaj wykorzystamy nie mesha, ale tak zwany footage, czyli nagranie. Ok, wejdźmy do środka. Musimy się tu zalogować do konta Epica, no ale to nie jest problem, jeżeli instalowaliśmy silnik. Ok, przejdźmy do dodania konkretnego elementu. Jeżeli mamy zeskanowaną twarz możemy skorzystać z mesza. Tak jak w innym filmiku tutaj na playlistie, ale ja wybiorę akurat footage, czyli nagranie pierwsze nagranie, które wykonałem aplikacją. Ono poza tym, że my widzimy obraz to jeszcze ma dodatkowe informacje z których mm, plugin korzysta. Ok, Nag, yy, nagrajmy najpierw yy, przesuniemy do klatki, na której patrzymy na wprost. Potrzebujemy trzech klatek. W sumie to Dokładnie trzech. Czyli jak patrzymy na wprost, on automatycznie doda markery, które są na zielone. Jeżeli coś nie pasuje, możemy poprawić. Przechodzimy z powrotem do funkcji kamery i zapisujemy kolejną klatkę, gdzie patrzymy na jedną ze stron. On oczywiście automatycznie znowu doda markery, jeżeli są w porządku, a według mnie są w porządku, to przechodzimy dalej. Potrzebujemy jeszcze jednej klatki, czyli tej, w którą, na której patrzymy w drugą stronę, ponownie markery zostaną naniesione. Te trzy klatki są potrzebne do tego, aby mniej więcej określić kształt twarzy. Ponieważ twarz człowieka jest bardzo podobna w każdym przypadku no to on może skorzystać z pewnych elementów, które algorytmy posiada. Teraz możemy porównać to, jak wygląda zeskanowana twarz w, jako model 3D oraz nasza. Okej. Okay. Wygląda całkiem nieźle. Myślę, że jest nieźle dopasowana. Tak, myślę, że jest OK. Więc możemy przejść dalej, na razie mamy model twarzy, ale musimy go jeszcze przerzucić do Metahumana, zanim to zrobimy musimy jednak wybrać całą posturę, czy jesteśmy grubi, chudzi, czy, czy muskularni, a oczywiście wiadomo, że każdy wybierze muskularną postać, OK, i dodajemy, aby przerzucił to do, w pełni do Metahumana, na tym możemy Skończyć, bo dalszy odcinek pokazuje, jak można w MetaHumenie przystosować naszą postać. Ale jeżeli poczekacie jeszcze dłużej, to pokażę Wam trochę do innych opcji, na przykład mapowanie zębów. Jeżeli wybierzemy to, oczywiście możemy to w pewnej kolejności dodać dopiero po dodaniu do MetaHumana możemy zmapować je zęby. Mam tam dodatkową klatkę, którą kilka klatek, które zrobiłem na końcu, i możemy w taki sposób zmapować zęby. Czyli tworzę klatkę właśnie do tego. To jest klatka od przodu, bo tak się najlepiej to robi. Co to jest dokładnie mapowanie? Otóż określa ono, czy zęby górne stykają się z dolnymi i w którym miejscu. Jak widać, u mnie trochę nie do końca równo, ale nie jest to problemem. właśnie taka jest moja natura, więc dobrze, gdy to odwzoruję. Jeżeli dopasujemy górne krawędzie zębów oraz dolne jedynki, no to wtedy możemy dopasować i zmapować te zęby. Ok. Na samym początku y, mamy jeszcze wykrzyknik po prawej, który pokazuje czego jeszcze brakuje. Tutaj brakuje akurat y, przystosowania do, do jakości, do, żeby, żeby jakość, ale też prędkość y, działania skanu była odpowiednia. Ok, y, przejdźmy teraz do Metahimian Animator, ponieważ jak pamiętacie, nagraliśmy dwie ścieżki wideo, więc teraz sprawdzimy, jak nasz zeskanowany model, który już jest gotowy, działa na tej ścieżce. Drugiej, którą nagraliśmy nieco później. Czyli możemy tutaj wejść do, do sekwencji. To jest pewnego rodzaju sekwencja, ale jest przystosowana do MetaHumana. Na samym początku wybieramy nagranie, które mamy. W tym przypadku ma Slate 2. OK. Wybierzemy też model, na którym. czyli model naszej, na naszego skanu, na którym ma to działać. Identyfikator. No, on tam ma wszystkie elementy, które potrzebujemy. OK. Jeżeli jesteśmy gotowi, możemy włączyć proces. Teraz w wielu grach wykorzystują właśnie ten element, aby animacja działała płynnie i działa dosyć szybko. Co czy znaczy, przyspieszyłem ten filmik, bo to wymaga odrobinę czasu w zależności od komputera, ale ostatecznie postać wygląda identycznie tak jak zeskanowana, czyli w taki sposób właśnie można w grze wykorzystać dowolną animację. Oczywiście ich głowy też może być. Zmapowany, akurat tu nie był potrzebny. Zobaczmy, jak to działa. Możemy to wyeksploatować jako animację albo jako level sequence, czyli zwykłą sekwencję filmiku, którą możemy później obejrzeć bezpośrednio na naszej mapie. OK, daję create i mogę zamknąć to okienko i zobaczyć, jak wygląda podczas animacji postać w sekwencji. Jest tutaj od razu też filmik nałożony jako tło. Możemy zobaczyć, jak to wygląda z tłem. No, wygląda tak, czyli. Każde drganie, nawet mojej ręki, którą trzymałem telefon, jest zmapowane, więc warto mieć jakiś stojak do telefonu. Wtedy wygląda to lepiej. Nie wszystkie też animacje są idealnie odtworzone, bo gdy napompuję usta, no to niestety tego nie widać. No ale to nic. Jeżeli nam przeszkadza tło, czyli nagranie, możemy je oczywiście wyłączyć. To jest przydatne do tego, żeby zobaczyć, czy wszystko działa w miarę. OK, teraz możemy zobaczyć. Wygląda to w taki sposób, czyli. Większość animacji, za wyjątkiem może napompowania ust w tym momencie, zostały zachowane, więc wygląda to całkiem naturalnie. Możemy to później edytować, żeby postać wyglądała nieco normalniej, bezpośrednio w MetaHuman Creator. Chciałem jeszcze podziękować dyrekcji Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za udostępnienie mi sprzętu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!